W dość rzadkich przypadkach zachodzi potrzeba użycia odwołania cyklicznego do przeprowadzenia wyliczeń, które w trakcie obliczeń używają swojego wyniku. W tym przykładzie umowa z licencjodawcą zakłada, że jego tantiemy będą wynosić 10% ostatecznej ceny netto. Mając dane koszty i zakładany zysk, wyliczamy cenę i później doliczamy do niej 10% opłaty licencyjnej. Ale na skutek tego doliczenia zmienia się cena, więc ponownie powinniśmy obliczyć wysokość opłaty i tak dalej, aż uzyskamy zmiany poniżej 1 grosza, które nie będą już wpływać na cenę. Obliczenia te może wykonać za nas Excel. W komórkę C7 wprowadzamy formułę na marżę licencjodawcy. Cena ostateczna jest sumą wszystkich tych wartości, a marża licencjodawcy wynosi 10% ceny ostatecznej. Excel zgłasza problem wynikający z dwojenia cyklicznego. Po kliknięciu OK w komórce C7 pojawi się 0. Aby takie dwojenie cykliczne zostało rozwiązane, musimy przejść do opcji programu Excel. Plik, opcje, karta, formuły. Włączamy obliczenia iteracyjne, czyli cykliczne. Maksymalnie 100 iteracji Excel może przeprowadzić. Ta wartość jest wadzona po to, aby Excel się w tych obliczeniach nie zapętlił. Od tego momentu, dlatego z koloszytu będą możliwe tego typu obliczenia. Potwierdzamy poprzez OK. Uzyskany wynik spełnia założenia tego przykładu.